Zuerst aus Kapitel 6, Vers 4. Najpierw szósty rozdział, czwarty wiersz. Księga Joba, szósty rozdział, czwarty wiersz. Gdyż strzały Wszechmocnego tkwią we mnie, mój duch pije ich jad, strach przed Bogiem ogarnia mnie. Gib mir das Wort, die Pfeile des Allmächtigen. Wir haben in einem Gebet gesagt, dass Gott in unserem Leben zu uns redet. W jednej z modlitwie wyraziliśmy myśl, że Bóg przemawia w naszym życiu, czy do naszego życia. Dass er aber auch durch sein Wort zu uns redet. Ale też, że On przemawia do nas przez swoje słowo. Hiob hat beides erlebt. I Job mógł przeżyć obie te rzeczy. Gott hat zu ihm geredet durch ganz schwierige Umstände. Bóg mówił do niego przez bardzo ciężkie okoliczności. Aber dann hat Gott auch zu ihm gesprochen. Ale też Bóg bezpośrednio do niego mówił. Hiob hatte keine Bibel. Job nie miał Biblii. Aber Gott hat direkt zu ihm gesprochen. Ale Bóg przemawiał bezpośrednio do niego. Und Hiob hat gelernt. I Job nauczył się aus den Erfahrungen, z doświadczeń und aus dem, was Gott zu ihm gesprochen hat. I również z tego, co Bóg do niego mówił. Hiob hat viele schlimme Dinge erlebt. I Job przeżył wiele złych rzeczy. Sein ganzer Besitz wurde ihm weggenommen. Całe wszystko to, co posiadał, zostało mu zabrane. Aber nicht nur das. Ale nie tylko to. Alle seine Kinder sind gestorben. Wszystkie jego dzieci zmarły. Aber nicht nur das. I nie tylko to. Er wurde sehr krank. Seine Gesundheit wurde weggenommen. Zachorował i jego zdrowie też zostało mu zabrane. Aber nicht nur das. Nie tylko to. Seine eigene Frau hat sich gegen ihn gewendet. Jego żona zwróciła się przeciwko niemu. Sie hat gesagt, sag dich los von Gott. Ona powiedziała, złorzecz Bogu. Aber Hiob sagte etwas anderes. Ale Job odpowiada jej coś innego. Er sagte, wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Schlechte nicht. Mówi do niej, dobro przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy i przyjmować złego? Das war trotzdem noch nicht alles. I znowu to nie wszystko. Seine Freunde kamen. Przyszli jego przyjaciele. Und dann haben seine Freunde ihn angeklagt. I jego przyjaciele oskarżyli go. Hiob hat wirklich viel Schlimmes erlebt. Job przeżył naprawdę wiele złych rzeczy. Und es war nicht einfach für ihn. Nie było to proste dla niego. Es hat ihm Mühe gemacht. Sprawiało mu to trud. Und er hatte Momente, wo er Zweifel hatte. Miał momenty, gdzie przyszło zwątpienie. Er hatte Momente, wo er nicht mehr weiterleben wollte. Przyszedł moment, gdzie nie chciał już dalej żyć. Aber eins stellen wir fest bei Hiob. Ale jedną rzecz możemy stwierdzić w przypadku Joba. Er kannte erstaunlich viel von Gott. On znał zadziwiająco dużo, albo wiedział zadziwiająco dużo o Bogu. Hiob hatte viele Fragen. Job miał wiele pytań. Im Lauf dieses Buches bekommt er Antwort auf seine Fragen. I w ciągu tej księgi otrzymuje odpowiedzi na te pytania. Und am Schluss sehen wir Hiob, wie er gelernt hat. I na końcu widzimy Joba, jak się nauczył. Aber was mich sehr beeindruckt beim Lesen dieses Buches. Ale to, co na mnie wywiera wielkie wrażenie przy czytaniu tej księgi. Wie viel Hiob von seinem Gott wusste. To jest to, jak wiele wiedział Job o swoim Bogu. Und obwohl er so viel wusste, a mimo tego, że tak wiele wiedział, gab es Augenblicke in seinem Leben, wo eine Distanz zu Gott da war. To były w jego życiu takie momenty, gdzie był dystans do Boga. Aber Gott wirkt am Herzen von Hiob. Ale Bóg działa na jego serce. Und er nimmt diese Distanz weg. I ten dystans znika. Und am Ende sind Hiob und Gott wieder in einer glücklichen Gemeinschaft. I na koniec, czy koniec końców, Bóg i Job mają tą szczęśliwą społeczność. Ich hoffe, dass jeder, der heute zuhört, Gott kennt. Mam nadzieję, że każdy, kto nas dzisiaj tutaj słucha, Boga zna. Kennst du Gott? Znasz Boga? Hast du eine persönliche Beziehung zu ihm? Czy masz osobisty związek czy relację z nim? Wie kann man in eine solche Beziehung kommen? W jaki sposób można nawiązać tą relację? Durch den Glauben an den Herrn Jesus. Przez wiarę w Pana Jezusa. Ohne den Herrn Jesus können wir nicht in eine Beziehung zu Gott kommen. Bez Pana Jezusa nie da się mieć tej społeczności z Bogiem. Aber durch den Glauben an ihn werden wir Kinder Gottes. Ale przez wiarę w Niego stajemy się dziećmi Bożymi. Und wir werden nie wieder unser Heil verlieren. I nigdy
więcej, czy nigdy nie stracimy naszego zbawienia. Und so hoffe ich, dass jeder, der hier ist, diese Beziehung zu Gott hat. I mam też, właśnie mam taką nadzieję, że każdy, kto tutaj jest, ma tą społeczność z Bogiem. Und es ist ganz sicher, niemand kann uns aus der Hand Gottes rauben. I to jest pewne, że nikt nie jest w stanie nas wyrwać z ręki Bożej. Aber es gibt eine andere Seite. Ale jest też inna strona. Und das ist die Frage, inwiefern wir diese Beziehung zu Gott auch genießen. I to jest to pytanie, jak daleko cieszymy się z tej społeczności z Bogiem. Und es kann bei uns auch so sein, wie es bei Hiob war. I może w naszym przypadku być podobnie jak w przypadku Hioba. Wir kennen Gott. Znamy Boga. Vielleicht in unserem Kopf. Mamy go w naszym rozumie. Aber nicht mit unserem Herzen. Ale nie znamy go naszym sercem. Es ist eine Distanz da. Jest swego rodzaju dystans. Bei Hiob war diese Distanz entstanden durch die schwierigen Umstände, in denen er war. U Hioba powstał ten dystans w związku z tymi ciężkimi okolicznościami, w których się znalazł. Ich weiß nicht, wie im Moment deine Nähe zu Gott ist. Nie wiem, jaka jest twoja bliskość do Boga. Ist da Distanz oder ist da Nähe? Czy to jest dystans, czy ta bliskość faktycznie jest? Ist Gott fremd für dich? Czy Bóg jest kimś takim obcym dla ciebie? Oder bist du ihm nahe? A może jesteś mu bliskim czy bliską? Ich meine jetzt jeden Tag. I mam na myśli tutaj każdego dnia. Ich meine jetzt nicht nur die drei Stunden in der Woche, wo wir uns vielleicht versammeln. Nie mam na myśli tych, dajmy na to, 3 godzin w tygodniu, gdy jesteśmy razem zgromadzeni tutaj. Wir wollen etwas sehen, wie Hiob Gott kannte. I chcemy zobaczyć, jak Job znał Boga. Wollen das auch auf uns anwenden. Chcemy to przełożyć na siebie. Und das Ziel soll sein, dass wir näher zu Gott wachsen. I celem powinno być, abyśmy wzrastali coraz bardziej w poznawaniu osoby Boga i coraz bliżej Niego byli. Und wenn vielleicht eine gewisse Distanz da ist, a jeśli jest jakiegoś rodzaju dystans, dass wir uns wieder ziehen lassen zu Gott, to abyśmy pozwolili się znowu przyciągnąć do Boga. In unserem Vers, den wir gelesen haben, nennt Hiob Gott den Allmächtigen. W tym wierszu, który przeczytaliśmy, Job nazywa Boga Wszechmocnym. Er kannte Gott also als den Allmächtigen. A więc on znał Boga jako tego Wszechmogącego. Hiob wusste, Gott kann alles. Job to wiedział. Bóg może wszystko. Das ist in diesem Buch besonders wichtig. I w tej księdze jest to szczególnie ważnym. Denn am Anfang dieses Buches finden wir den großen Gegenspieler Gottes. Bo na początku tej księgi widzimy tego wielkiego przeciwnika Bożego. Da ist Satan. Szatana. Aber Satan ist nicht allmächtig. Ale Szatan nie jest wszechmocny. Nur Gott ist allmächtig. Tylko Bóg jest wszechmocny. Und Satan darf nichts tun, was Gott nicht zulässt. I szatan nie może uczynić nic ponad to, na co Bóg pozwoli. Es gibt noch etwas. Gott ist auch allwissend. Jest jeszcze jedna rzecz. Bóg jest wszechwiedzący. Satan ist auch nicht allwissend. Szatan też nie jest wszechwiedzący. Bei Hiob hat Satan sich vertan. Jeśli chodzi o Joba, to szatan się pomylił. Satan hat gesagt, Gott, wenn du ihm alles wegnimmst, dann geht er weg von dir. On powiedział: Boże, jeśli Ty zabierzesz mu wszystko, to on się od Ciebie odwróci. Aber es ist nicht so passiert. Ale tak nie stało się. Satan ist nicht allwissend. Szatan nie jest wszechwiedzący. Und dann gibt's noch etwas Drittes. Jeszcze trzeci punkt. Gott ist allgegenwärtig. Bóg jest wszechobecny. Das ist Satan auch nicht. I tej cechy Szatan też nie posiada. Satan kam vom Durchstreifen der Erde. Szatan obchodził Ziemię. Und dann kam er, um sich vor Gott zu stellen. I koniec końców jakby stanął przed Bogiem. Er ist nicht allgegenwärtig. On nie jest wszędzie obecny. Aber Gott ist allgegenwärtig. Ale Bóg tak. Nun, hier ist Gott der Allmächtige. Tutaj mamy Boga jako Wszechmocnego. Und für Hiob war das eine Sache, die ihm Mühe machte. I dla Joba była to rzecz, która sprawiała mu trudność. Weil er dachte, Gott ist gegen mich. Bo myślał, że Bóg się Bóg jest przeciwko mnie. Er dachte, Gott gibt mir Schrecken. Myślał sobie, Bóg daje mi ten strach. Gott ist wie einer, der gegen mich kämpft. Bóg jest jako ten, który walczy przeciwko mnie. Und da merkte Hiob natürlich, Gott ist viel stärker als ich. I oczywiście też zauważył, że Bóg jest o wiele silniejszy niż ja. Später kommt Hiob zu einem anderen Ergebnis. Później
Job dochodzi do innego wniosku. Später sagt er, ja, Gott wusste es besser. On później mówi, tak, Bóg wiedział lepiej. Und der Allmächtige ist für mich. I ten Wszechmogący jest dla mnie. Und ich meine, das ist etwas, das gibt uns großen Trost. Albo jest za mną. I to jest coś, co daje nam dodaje nam wielkiej pociechy. Gott ist wirklich allmächtig. Bóg naprawdę jest Wszechmogący. Es gibt nichts, was er nicht kann. Nie ma takiej rzeczy, której by Bóg nie mógł. Es ist, gibt nichts, was er uns nicht geben könnte. Nie ma nic takiego, czego nie mógłby nam dać. Es gibt keine Not, die zu groß für ihn wäre. Nie ma takiej troski, która by dla niego była zbyt wielka. Es gibt kein Problem, das er nicht lösen könnte. Nie ma problemu, którego by nie był w stanie rozwiązać. Und ich meine, das gibt uns tiefe Ruhe, tiefen Frieden. I ja myślę, że to daje nam, czy dodaje nam wielkiego spokoju i wielkiego pokoju. Und trotzdem ist es wahr, dass Gott nicht jedes Problem wegnimmt. A mimo wszystko prawdą też jest to, że Bóg nie zabiera każdego problemu. Und damit hatte Hiob Mühe. I właśnie z tym Job miał problem. Er dachte, wenn Gott doch allmächtig ist, warum passieren dann so viele Schwierigkeiten in meinem Leben? Myślał, jeśli Bóg jest wszechmogący, dlaczego tak wiele złych rzeczy dzieje się w moim życiu? Das ist auch eine Sache, die uns Mühe machen kann. To jest rzecz, która i również nam może sprawiać problem. Wenn in unserem Leben etwas Schlimmes passiert, jeśli w naszym życiu dzieje się coś złego, dann könnten wir auch denken, warum hat Gott das zugelassen? To możemy sobie postawić to pytanie, dlaczego Bóg na to pozwolił? Warum hat er es nicht verhindert? Dlaczego nie zapobiegł temu? Warum muss das jetzt passieren? Dlaczego to musiało się właśnie teraz stać? Dann denken wir vielleicht auch, Gott ist gegen uns. Może sobie właśnie też tak pomyślimy, Bóg działa przeciwko mnie. Aber er ist nicht gegen uns. Ale tak nie jest, Bóg nie jest przeciwko nam. Gott ist für uns. Bóg jest dla nas. Und seine Macht steht uns zur Verfügung. Albo Bóg jest za nami i Jego moc jest do naszej dyspozycji. Und er kann ein Problem wegnehmen. On potrafi usunąć problem. Aber er tut es nicht immer. Nie zawsze to czyni. Aber er gibt uns Kraft, in dem Problem festzuhalten. Ale on zawsze dodaje nam siły, byśmy w tym problemie wytrwali. Und im Glauben an ihn weiterzugehen. Abyśmy w wierze w Niego szli naprzód. Und irgendwann wird er uns zeigen, warum alles so gekommen ist. I nadejdzie taki czas, kiedy on nam pokaże, dlaczego to wszystko stało się tak, a nie inaczej. Wir lesen einen weiteren Vers aus Kapitel 7. Przeczytajmy drugi wiersz z 7 rozdziału. Kapitel 7, Vers 20. Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an? Du Beobachter der Menschen. Oder Behüter, ach gut, ja. 7 rozdział, 20 wiersz. Jeśli zgrzeszyłem, to jaką szkodę ci wyrządziłem, o stróżu ludzi? W języku niemieckim jest o obserwatorze, jako Bóg, jako obserwator ludzi. Ja, die Augen Gottes durchlaufen die ganze Erde. Tak, oczy Boże patrzą na całą ziemię. Und er sieht alles und er sieht jeden Augenblick und er weiß alles von uns. I on wie wszystko, widzi wszystko, każde nasze mrugnięcie widzi, wie wszystko o nas. Ich möchte einen Vers lesen aus dem Propheten Zacharia. Do tego jeden wiersz z proroka Zachariasza. Zuerst aus Kapitel 3. Najpierw z 3 rozdziału. Da sieht Zacharia einen Stein und auf dem Stein 7 Augen, Vers 9. 9 wiersz. Tutaj Zachariasz widzi kamień i czytamy, bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozuem, a na jednym kamieniu jest 7 oczu. Und dann wird das erklärt in Kapitel 4, Vers 10. I mamy wyjaśnienie, 4 rozdział, 10 wiersz. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy Pana, one to przepatrują całą ziemię. Es war in der Zeit von Zacharia ein Tag kleiner Dinge. To był w przypadku Zachariasza ten dzień małego początku. Es waren nur wenige zurückgekommen aus der Gefangenschaft. Tylko niewielu wróciło z tej niewoli. Und es gab viel Widerstand. I było wiele sprzeciwu. Aber da sind die 7 Augen des Herrn. Ale to jest tych 7 oczu Pana. Und die durchlaufen die ganze Erde. I one jak gdyby przepatrują całą ziemię. Sie sehen alles.
widzą wszystko. Und sie möchten denen helfen, die mit Gott leben. I oni chcą wszystkim pomóc, którzy żyją z Bogiem. Und so dürfen wir auch wissen, Gott sieht uns. I też możemy być tego pewni, Bóg nas widzi. Und es muss uns keine Angst machen. I nie musimy się bać. Was denkst du, wenn du darüber nachdenkst, dass Gott jeden Augenblick deines Lebens sieht? Jak myślisz? Albo co myślisz, gdy wiesz, że Bóg widzi każdy moment twojego życia? Er weiß alles, was heute gewesen ist. On wie, co się dzisiaj stało. Er hat gesehen, was wir gemacht haben. Dokładnie widział, co zrobiliśmy. Er kennt sogar unsere Gedanken. Zna nasze myśli. Er hat die Haare auf unserem Kopf gezählt. Ma policzone każde, wszystkie włosy na naszej głowie. Und? Macht uns das Angst? Boimy się? Nein, es muss uns keine Angst machen. Nie, nie musimy się bać. Weil dieser Gott uns unendlich lieb hat. Bo właśnie ten Bóg nieskończenie nas miłuje. Natürlich spornt uns das an, dass wir in unserem Leben ihm Freude machen. Oczywiście to nas pobudza do tego, abyśmy przynosili mu radość. Denn wenn er uns sieht, dann möchte er gerne das sehen, was ihm Freude macht. Bo gdy patrzy na nas, to on chce widzieć w nas to, co sprawia mu radość. Das haben wir auch gesungen. Wir wollen gerne das tun, was Gott will. To też śpiewaliśmy, że chcemy czynić to, co jest miłe Bogu. Wir möchten Kraft haben, seinen Willen zu tun. Chcemy mieć tą moc, by spełniać Jego wolę. Aber wenn wir daran denken, dass er uns sieht, ale jeśli pomyślimy sobie, że On nas widzi, dann dürfen wir auch daran denken, dass er uns beschützen möchte. To możemy też myśleć o tym, że On chce nas chronić. Und er möchte uns vor allem in unserem inneren Menschen beschützen. A szczególnie chce chronić nasze wnętrze, naszego wewnętrznego człowieka. Nun, Hiob wusste, dass Gott ein Beobachter oder Beschützer der Menschen ist. I Job wiedział, że Bóg jest tym albo stróżem, albo tym obserwatorem ludzi. Aber er war nicht ruhig darin. Ale to go nie uspokajało. Weil er dachte, dass Gott gegen ihn ist. Bo cały czas jeszcze tutaj myśli, że Bóg jest przeciwko niemu. Wir lesen einen weiteren Vers. Kolejny wiersz. Aus Kapitel 9, Vers 15. 9. rozdział, 15. wiersz. Der ich, wenn ich gerecht wäre, nicht antworten könnte, um Gnade würde ich flehen zu meinem Richter. Choćbym i miał słuszność, nie otrzymałbym od niego odpowiedzi, mojego sędziego musiałbym błagać o litość. Hiob wusste, dass Gott ein Richter ist. Job wiedział, że Bóg jest sędzią. Wenn wir daran denken, dass Gott ein Richter ist, jeśli myślimy o tym, czy pomyślimy o tym, że Bóg jest sędzią, dann gehen unsere Gedanken nach Golgatha. To wtedy nasze myśli możemy skierować na Golgotę. Da hat Gott ein Gericht geübt, ein schreckliches Gericht. Tam Bóg wypełnił straszny sąd. Und dieses Gericht traf seinen eigenen Sohn. A ten sąd dotknął jego własnego syna. Und deswegen kann ich frei ausgehen, wenn ich an ihn glaube. I dlatego ja mogę iść wolnym albo wolną, jeśli w niego wierzę. Der Thron Gottes, auf dem er sitzt als der Richter, ten tron Boży, na którym on siedzi jako sędzia, ist für mich der Thron der Gnade geworden. Dla mnie stał się tronem łaski. Ich brauche keine Angst mehr haben vor dem Gericht wegen meiner Sünden. I nie muszę się obawiać tego sądu z powodu moich grzechów. Aber Gott ist auch noch in einem anderen Sinn der Richter. Ale Bóg jeszcze w innym sensie jest sędzią. Er kennt mein Leben. On zna moje życie. Und er handelt mit mir in seiner Regierung. I on działa ze mną według swojego postanowienia. Und wenn es in meinem Leben etwas gibt, was ihm nicht gefällt, a jeśli w moim życiu jest coś, was ihm nicht gefällt, co się jemu nie podoba, dann möchte er mich führen, damit ich das ändere. To chce mnie tak poprowadzić, abym to zmienił. Auch in dem Sinn ist Gott ein Erzieher oder Richter. I w tym sensie Bóg jest też tym wychowawcą albo sędzią. Aber er möchte nicht strafen. Ale Bóg nie chce nas karać. Sondern er möchte, dass wir wachsen. Bóg chce, abyśmy wzrastali. Dass wir in unserem Leben das wegtun, was ihm nicht gefällt. Abyśmy usuwali z naszego życia to, co się jemu nie podoba. Wir denken noch an den Herrn Jesus. I pomyślmy jeszcze o Panu Jezusie. Wir haben eben daran gedacht, dass er am Kreuz das Gericht erduldet hat. Przed chwilą mówiliśmy, że na krzyżu, na Golgocie, on poniósł sąd. Aber wir denken auch daran, dass Gott ihm das ganze Gericht übertragen hat.
Ale też pomyślmy o tym, że Bóg cały sąd jemu przekazał. Er stand einmal hier auf der Erde vor einem ungerechten Richter. On kiedyś stał tutaj na tej ziemi przed tym niesprawiedliwym sędzią. Vor Pilatus, der ihn verurteilt hat. Przed Piłatem, który go osądził. Aber einmal wird sich das Blatt wenden. Ale będzie taki moment, gdy karta się odwróci. Dann wird der Herr Jesus seine Feinde vernichten. Wtedy Pan Jezus osądzi albo zniszczy swoich nieprzyjaciół. Ihm ist von dem Vater das ganze Gericht übertragen. Jemu jest dany cały sąd od Ojca. Ojciec mu dał. Und das hat der Vater getan, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. I to miało miejsce po to, by wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Wir lesen einen nächsten Vers. Następny wiersz. Kapitel 9, Vers 33. 9 rozdział, 33 wiersz. Es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legt. 9 rozdział, 33 wiersz. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Und wir lesen dazu noch aus Kapitel 16, Vers 21. I jeszcze 16 rozdział, 21 wiersz. Zu Gott trennt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber für einen Mann. 20 wiersz, końcówka. Ku Bogu spogląda we łzach moje oko, aby rozstrzygnął na korzyść męża i jego sprawę z Bogiem. Finde das eine sehr schöne, einen sehr schönen Gedanken. Uważam, że jest to bardzo piękna myśl tutaj zawarta. Hiob verlangt nach einem, der wie ein Schiedsrichter da ist. Job tak jakby tęskni za tym, kto byłby rozjemcą, und der seine Hand auf beide Seiten legt. Który by swoją rękę czy swoje ręce położył na obie strony. Hiob fühlte, dass da eine Distanz ist zwischen Gott und ihm. I Job to odczuwał, że jest pewien dystans między nim a Bogiem. Und er wollte, dass es einen Schiedsmann gibt, der die Hand auf beide legt. I życzył sobie tego, aby pojawił się taki rozjemca, który by tą różnicę zniwelował, który by swoje ręce na obu położył. Um eine Verbindung zu schaffen. Aby pomiędzy nimi powstało połączenie. Und da gehen unsere Gedanken in den ersten Timotheusbrief. I w tym momencie nasze myśli mogą iść do pierwszego listu do Tymoteusza. Da lesen wir in Kapitel 2 von dem einen Mittler zwischen Gott und Menschen. W drugim rozdziale czytamy o jednym pośredniku pomiędzy Bogiem a ludźmi. Der Mittler ist der, der sich in die Mitte stellt und die Hand auf beide Seiten legt. Pośrednik to jest ten, który staje po środku i łączy tych dwóch. Zwischen dem Sünder und Gott ist auch eine Distanz. Pomiędzy grzesznikiem a Bogiem też jest dystans. Und dann braucht es einen Mittler. I potrzebny jest taki pośrednik. Und jetzt lernen wir eine ganz wichtige Sache. I uczymy się bardzo ważnej rzeczy. Der Mittler muss Gott sein. Tym pośrednikiem musi być nie kto inny jak Bóg. Sonst kann er nicht die Anforderungen Gottes kennen und erfüllen. Bo w przeciwnym razie nie jest w stanie znać tych żądań Bożych, ani nie będzie w stanie tego spełnić. Ein Mensch kann niemals die Anforderungen eines heiligen Gottes richtig kennen. Człowiek nie jest w stanie nigdy tych żądań świętego Boga znać, a tym bardziej spełnić. Aber der Mittler muss auch Mensch sein. Ale ten pośrednik musi też być człowiekiem. Sonst kann er den Bedürfnissen des Menschen nicht begegnen. Bo w przeciwnym razie można by powiedzieć, że nie jest w stanie wyjść naprzeciw potrzebom człowieka. Und jetzt verstehen wir, es kann nur ein Mittler geben. I teraz rozumiemy, że tylko jeden mógł być takim pośrednikiem. Und das ist der Herr Jesus. I tym kimś jest Pan Jezus. Er ist Gott. On jest Bogiem. Und er wurde Mensch. I stał się człowiekiem. Und so konnte er Mittler sein zwischen Gott und Menschen. I w ten sposób mógł być tym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Er kannte Gottes Anforderungen. Bo on znał Boże żądania. Aber er konnte auch den Bedürfnissen der Menschen begegnen. Ale również mógł wyjść naprzeciw potrzebom ludzi. Er konnte sein Leben geben als Lösegeld, weil er Mensch geworden war. On mógł swoje życie dać jako okup, ponieważ stał się człowiekiem. Wie der Hiob sagt in 9, Vers 33, es gibt keinen Schiedsmann. I Job mówi, 9 rozdział, 33 wiersz, nie ma między nami rozjemcy. Er kannte den Herrn Jesus noch nicht. Jeszcze nie znał Pana Jezusa. Er war noch nicht auf diese Erde gekommen. Bo Pana Jezusa jeszcze nie było na tej ziemi. Aber wir kennen ihn.
ale my go znamy. Den einen, der die Hand auf beide legt. Tego jednego, który swoją rękę kładzie po dwóch stronach, czy łączy dwie strony. Und der eine Verbindung schafft. I tworzy to połączenie. Wie dankbar sind wir, dass der Herr Jesus der eine Mittler geworden ist. Jakże wdzięczni możemy być, że właśnie Pan Jezus stał się tym jednym pośrednikiem. Dann lesen wir nochmal aus Kapitel 16. Jeszcze raz otwórzmy 16 rozdział. Vers 19. 19 wiersz. Sogar jetzt, siehe, im Himmel ist mein Zeuge, der mir Zeugnis gibt, ist in den Höhen. 19 wiersz. Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach. Hiob kannte Gott als einen Zeugen. Job znał Boga jako świadka. Und ein Zeuge ist einer, der für mich spricht. A świadek to jest ktoś, kto stoi po mojej stronie. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem. Und ein anderes Auto fährt dir in die Seite. I ktoś uderza w bok twojego samochodu. Du bist nicht schuld. Nie jesteś winny. Aber der andere sagt, du bist schuld. Ale ten właśnie drugi mówi, nie, to jego wina. Und jetzt? I co teraz? Jetzt brauchst du einen Zeugen. Potrzebujesz świadka. Einer, der es gesehen hat, was passiert ist. Kogoś, kto by widział, co się faktycznie wydarzyło. Und der Zeuge kann für dich sprechen. I ten świadek może poświadczyć, że to ty masz rację. Und er kann sagen, ich habe es genau gesehen, er ist nicht schuld. I ten świadek może powiedzieć, ja dokładnie widziałem tą sytuację, on nie jest winny. Wie froh bist du, wenn du einen solchen Zeugen hast? Jak szczęśliwy możesz być wtedy, gdy takiego świadka będziesz miał? Einen, der für dich spricht. Kogoś, kto będzie świadczył za na twoją korzyść. Da denken wir wieder an den Herrn Jesus. I znowu pomyślmy o Panu Jezusie. Er ist der, der für mich spricht. On jest tym, który mówi, czy świadczy za mnie, dla mnie. Es gibt einen Ankläger. Bo jest oskarżyciel. Das ist Satan. Tym jest szatan. Er spricht gegen uns. On zawsze mówi przeciwko nam. Und dann steht der Herr Jesus da. I wtedy jest Pan Jezus. Der sagt, ich spreche für den. I on mówi, nie. Ich, tak nie jest. Ich bin für diese Person gestorben. Bo to ja za tą osobę właśnie zmarłem. Wir haben gelesen aus dem Buch Hiob und sind gerade bei Kapitel 19, Vers 9, 16, Vers 19. Księga Joba, 16 rozdział, 19 wiersz. Der Herr Jesus spricht für uns. Pan Jezus świadczy dla nas. Da kommt Satan und sagt, guck mal, der, schon wieder hat er gesündigt. I przychodzi szatan i mówi, spójrz, znowu zgrzeszył. Und dann steht der Herr Jesus da. I wtedy Pan Jezus jest natychmiast. Und er sagt, auch für diese Sünde bin ich gestorben. I mówi, i za ten jego grzech ja zmarłem. Auch für diese Sünde habe ich die Strafe längst bezahlt. I również za ten grzech już dawno zapłaciłem. Und dann muss der Ankläger weggehen. I wtedy ten oskarżyciel musi uciekać. Er kann nichts mehr vorbringen. Bo nie jest w stanie nic więcej przytoczyć. Wie schön ist das, dass der Herr Jesus für uns spricht. Jakże to jest cudowne, że właśnie Pan Jezus świadczy dla nas, za nami. Er ist der Sachwalter, der sich für uns verwendet. On jest tym orędownikiem, który wstawia się za nami. Hiob wusste das noch nicht so gut, wie wir es wissen können. Hiob nie wiedział tego jeszcze tak dobrze, jak my to wiemy. Aber er wusste, im Himmel gibt es ein unbestechliches Zeugnis. Ale wiedział, że w niebie jest nienaruszalne świadectwo. Aber er wusste noch mehr. Wiedział jeszcze coś więcej. Wir lesen Kapitel 17, Vers 3. 17 rozdział, 3 wiersz. Setze doch ein Pfand, ein Leiste, Bürgschaft für mich. Bei dir selbst, ein Bürger. Bądź poręczycielem za mnie u siebie, bo któż inny da zastaw za mnie? Beim Zeugen haben wir daran gedacht, es gibt einen, der für mich spricht. Jeśli chodzi o świadka, to mówiliśmy, że jest to ktoś, kto świadczy dla nas. Aber beim Bürgen geht es noch weiter. Ale jeśli chodzi o zastaw, czy o poręczenie, to sprawa idzie jeszcze dalej. Ein Bürger ist einer, der für mich bezahlt. Ten poręczyciel to jest ktoś, kto za mnie zapłaci. Und da denken wir wieder an den Herrn Jesus. I znowu mamy przed oczyma Pana Jezusa. Er ist der, der für uns bezahlt hat. On jest tym, który za nas zapłacił. Er hat bezahlt, was wir nicht zahlen konnten. Zapłacił to, czego nie byliśmy w stanie zapłacić. Er hat die ganze Schuld beglichen. On wyrównał cały dług.
Ja Hiob wusste, ich brauche einen solchen Bürgen. Job wiedział, że potrzebuję takiego poręczyciela. Und er wusste, bei Gott gibt es dieses Vermögen, um zu bezahlen. I Job wiedział, Bóg ma na tyle, i że jest w stanie za to zapłacić. Und wir dürfen wissen, der Herr Jesus hat bezahlt. I możemy to wiedzieć, że Pan Jezus za to zapłacił. Er ist der Bürger für uns geworden. On stał się tym naszym poręczycielem. Da gibt es noch einen wunderschönen Vers. Jest jeszcze jeden cudowny wiersz. Kapitel 19, Vers 25 und 26. 19 wiersz, 19 rozdział, 25 i 6 wiersz. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad progiem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Hier ist es so mitten in dem Buch ein Lichtblick. Tutaj, po środku tej księgi jest takie, jak gdyby, promyk światła. Hiob hielt bei allem fest daran, dass er etwas wusste. Job trwał przy tym, że coś wie. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wiem, że mój odkupiciel żyje. Das geht jetzt noch ein Schritt weiter als den Bürger. To idzie jeszcze krok dalej niż bycie poręczycielem. Wir haben beim Zeugen gesehen, der spricht für mich. Świadek świadczył na moją korzyść. Wir haben beim Bürgen gesehen, er bezahlt für mich. Ten poręczyciel zapłacił za mnie. Und jetzt sehen wir, dass wir durch die Zahlung des Preises, des Lösegeldes, freigemacht sind. A teraz widzimy, że przez to, że ta suma, ta kwota została zapłacona, to my jesteśmy uwolnieni. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen. Jakiś czas temu czytałem pewną historię. Möchte gerne erzählen. Chciałbym ją wam opowiedzieć. Es ist sehr, sehr lange her, in einer Zeit, wo Menschen noch als Sklaven verkauft wurden. Działo się to dawno, dawno temu, gdy istniał handel niewolnikami. Und da kam ein guter und wohlhabender Mann auf den Markt. I przyszedł na taki targ niewolników zamożny człowiek. Und auf dem Markt, da wurden die Sklaven verkauft. I właśnie na tym targu handlowano ludźmi. Dann hat er einen gesehen. I zobaczył jednego. Und dann hat er den Preis bezahlt. Zapłacił za niego. Und dann hat er etwas gesagt, das hatte dieser Sklave nicht erwartet. I powiedział coś, czego ten niewolnik nie oczekiwał. Er hat gesagt, ich habe den Preis für dich bezahlt. I powiedział mu, zapłaciłem za ciebie. Du bist jetzt frei. Teraz jesteś wolny. Du kannst machen, was du willst. Możesz robić, co chcesz. Ich lade dich ein, dass du zu mir kommst. Zapraszam cię, byś przyszedł do mnie. Du kannst bei mir wohnen. Byś mieszkał u mnie. Du kannst auch bei mir arbeiten. Możesz pracować u mnie. Aber du bist frei. Ale twój wybór, jesteś kannst, wolny. Kannst auch woanders hingehen. Możesz iść, gdzie chcesz. Was meinst du, was dieser Sklave gemacht hat? Jak myślicie, co ten niewolnik uczynił? Ten przed chwilą niewolnik, co on uczynił? Er war so dankbar dafür, dass er frei gekauft war. On był tak wdzięczny za to, że został wykupiony. Er hat gesagt, ich habe gemerkt, wie gut du es mit mir meinst. I powiedział, zauważyłem, czy widzę, jakie masz dobre myśli o mnie. Ich will gerne mit dir gehen. Bardzo chętnie chcę iść z tobą. Ich will da wohnen, wo du wohnst. Chcę mieszkać tam, gdzie ty mieszkasz. Und ich will auch gerne für dich arbeiten. I chcę dla ciebie pracować. Der Sklave hat das getan aus Dankbarkeit. On to uczynił, ten niewolnik, były niewolnik, uczynił to z wdzięczności. Ist das nicht die Antwort, die wir auch geben dürfen? Czy to nie jest ta sama odpowiedź, którą my możemy dać? Wir waren Sklaven der Sünde. Byliśmy niewolnikami grzechu. Aber der Jesus hat den Preis bezahlt. Ale Pan Jezus zapłacił za naszą winę. Und jetzt sagt er, du bist frei. I mówi nam, jesteś wolny. Du kannst aussuchen. Możesz sobie wybrać. Du kannst mit mir gehen. Możesz iść za mną. Mit mir leben. Możesz żyć ze mną. Gemeinschaft mit mir haben. Możesz mieć społeczność ze mną. Freude in meiner Nähe. Możesz mieć tą radość w mojej bliskości. Mir dienen, für mich arbeiten. Możesz mi służyć, możesz dla mnie pracować. Du kannst natürlich auch dein eigenes Leben leben. Ale możesz też żyć swoim własnym życiem. Wie ist deine Antwort? Jaka jest twoja odpowiedź? Ich möchte jetzt wirklich sagen, es gibt nur eine Antwort, die gut ist. I chcę to tak dobitnie powiedzieć, jest tylko jedna odpowiedź, która jest dobra. Die einzige Antwort, die glücklich macht. Jedyna odpowiedź, która czyni szczęśliwym. Jest Herr Jesus, ich möchte mit dir gehen.
To brzmi: Panie Jezu, chcę iść z Tobą. Du hast so viel für mich bezahlt. Tak wiele zapłaciłeś za mnie. Ich möchte so nah wie möglich bei dir sein. Chcę być tak blisko Ciebie, jak to tylko możliwe. Und gerne möchte ich auch dir dienen, für dich arbeiten. I oczywiście, że chcę dla Ciebie, Tobie służyć i dla Ciebie pracować. Ich weiß, dass ich es bei dir gut habe. Bo wiem, że u Ciebie będzie mi dobrze. Bei allem, was Hiob erlebte. W tym wszystkim, co Job przeżył. Und es war furchtbar, was er alles erlebte. A było to straszne, co on przeżył. Wusste er doch, dass sein Erlöser lebt. On wiedział, że jego odkupiciel żyje. Und er wusste auch, dass er das letzte Wort haben würde. I on wiedział, że to ostatnie słowo należy do niego. Als der letzte würde er auf der Erde stehen. Jako ostatni nad prochem czy na ziemi stanie. Und dann wusste Hiob noch etwas. Jeszcze coś wiedział. Was auch geschieht. To, co się stanie, einmal werde ich meinen Erlöser sehen. Że nadejdzie taki moment, gdy nadejdzie taki czas, gdy zobaczę mojego Er wusste aus meinem Fleisch werde ich Gott anschauen. Wiedział, że poza moim ciałem będę oglądał Boga. Hiob wusste, es gibt eine Auferstehung. Job wiedział o zmartwychwstaniu. Und ich werde einmal Gott sehen mit meinen Augen. Będę oglądał Boga moimi oczami. Meinen Erlöser. Mojego odkupiciela. Er wusste noch nicht genau, wie das alles geht. Nie wiedział dokładnie, jak to się wszystko stanie, jak to się wydarzy. Wir dürfen das wissen. My dzisiaj wiemy. Der Herr Jesus wird kommen und uns zurufen. Pan Jezus przyjdzie i zawoła nas. Wird uns zu sich holen in den Himmel. Weźmie nas do siebie, do nieba. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. I będziemy Jego widzieli takim, jakim jest. Und in ihm die ganze Herrlichkeit Gottes. A w nim całą chwałę Bożą. So hat Hiob viel von Gott gewusst. Tak więc Job wiedział wiele o Bogu. Und doch gab es eine Zeit in seinem Leben, wo eine Distanz da war. A jednak był w jego życiu taki czas, gdy był pewien dystans między nim a Bogiem. Und das möchte ich gerne auch noch zeigen. I to też chciałbym jeszcze krótko pokazać. Wir gehen an den Anfang des Buches. Wróćmy do początku tej księgi. Und lesen aus Kapitel 1, Vers 21. Księga Joba, pierwszy rozdział, 21 wiersz. Da sagt Hiob, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Was ist das für ein Name Gottes? Der Herr. Co to jest za imię Boże, Pan? Es ist dieser Name der Jahwe. To jest to imię Jahwe. Und wenn Gott diesen Namen annimmt, a jeśli Bóg przyjmuje to imię, dann ist es ein Name in einer Beziehung zu seinem Volk. To jest to imię, które pokazuje pewną, pewien związek z jego ludem. Das wird uns deutlich im zweiten Buch Mose. To możemy widzieć w drugiej księdze Mojżeszowej. Im Kapitel 3. W trzecim rozdziale. Da sagt Gott, ich bin gekommen in Vers 8. Um mein Volk aus der Hand der Ägypter zu erretten. Trzeci rozdział, ósmy wiersz. Stąpiłem przeto, by wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju. Er sagt in Vers 10, diese Kinder Israel, die sind mein Volk. Dziesiąty wiersz. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich. Und er sagt, sie sollen mir dienen. I mówi, oni mnie mają służyć. Da geht's um Beziehung. Tu chodzi o, tą, o ten związek. Gott hat ein Volk und er nimmt es heraus, damit es mit ihm in Gemeinschaft ist und ihm dient. Bóg ma lud, który chce wyciągnąć, który chce wywieźć, aby miał z nim społeczność i jemu służył. Und dann fragt der Mose natürlich, ja, aber was ist denn dein Name? A Mojżesz tutaj stawia to pytanie, jakie jest imię twoje? Und er sagt Gott, ich bin der, ich bin. I Bóg mówi, jestem, który jestem. Und Mose versteht das. Mojżesz to rozumie. Und Gott sagt ihm in Vers 16. I w 16 wierszu mówi Bóg. Geh und sag den Ältesten aus Israel. Idź i powiedz starszym Izraela. Der Herr, euer Gott, der Gott eurer Väter ist mir erschienen. Pan, Bóg ojców waszych objawił mi się. Oder in Vers 18, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Albo 18 wiersz, Pan, Bóg Hebrajczyków objawił nam się, wyszedł nam naprzeciw. Und dann Vers 18 am Ende, der Herr, unser Gott. I na końcu, by złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu. Ja, der Herr, der Yahweh, der ewige Ich Bin, das ist der, der eine Beziehung zu seinem Volk eingeht. Tak, właśnie ten Pan, ten Yahweh, ten Jestem, który jestem, on ma
ten związek ze swoim ludem. Und dann nennt Hiob den Herrn bei diesem Namen. Er sagt, er ist der Herr, der Jahwe, der wo es eine Beziehung zu gibt. I właśnie Job nazywa Boga tym imieniem, ten Bóg, z którym właśnie ma się tą społeczność. Und dieser Herr, der hat gegeben, aber jetzt hat er genommen. I właśnie ten Pan, on dał, ale teraz akurat wziął. Und den Namen dieses Herrn möchte ich preisen. Imię tego Pana chcę sławić. Nun, czy u nas jest błogosławione, albo niech będzie wysławione, byłoby lepiej w naszym języku. Na finden wir diesen Namen Gottes als Herr wieder. I to imię możemy znaleźć znowu in Kapitel 40 Vers 3, 40 rozdział 3 wiersz. Und Hiob antwortete dem Herrn. Wtedy Job odpowiedział Panu. Und in Kapitel 42 Vers 1, 42 rozdział 1 wiersz. Und Hiob antwortete dem Herrn. Wtedy Job odpowiedział Panu. Am Anfang sagte der Herr. Na początku on mówi Pan. Am Ende antwortet er dem Herrn. U nas tego może nie widać. W niemieckim jest użyty rodzajnik, który wskazuje konkretnie na tego Pana. Czyli na początku jest tak jakby bezosobowo jakiś Bóg. Można by to tak określić. A na końcu on mówi ten konkretny Bóg. Czyli ten rodzajnik wskazuje na konkretną osobę. Und dazwischen? A pomiędzy? Dazwischen war oft etwas Distanz. Pomiędzy było bardzo często, był bardzo często pewien dystans. Dazwischen gibt es nur eine Stelle, wo dieser Name Gottes vorkommt. Pomiędzy tymi rozdziałami, czyli pierwszym i 40, jest tylko jedno miejsce, gdzie to imię Pan, czy Jahwe jest wymienione. Das steht in Kapitel 12, Vers 9. 12 rozdział, 9 wiersz. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana. Und in Verbindung damit sagt Hiob in Vers 13, bei ihm ist Weisheit und Macht, sein ist Rat und Einsicht. I do tego Job dodaje w 13 wierszu, u niego jest mądrość i moc, u niego rada i roztropność. Und in Vers 16, bei ihm ist Kraft und vollkommenes Wissen. I 16, u niego jest moc i doskonała mądrość. Da strahlt einmal so ein bisschen von dem hervor, was der Herr ist. Tutaj jakby promienieje co nieco z tego, kim jest Pan. Da erreicht das einmal das Herz von Hiob. To dotyka serca Joba. Hiob hatte oft gefragt, warum passiert das? Bardzo często Job pytał, dlaczego to się tak stało? Wie lange soll ich das noch aushalten? Jak długo mam to znosić? Aber hier merkt er, Gott hat Kraft. Ale tutaj zauważa, Bóg ma moc. Er ist der Herr. On jest tym. Bei ihm ist Weisheit. On jest tym mądrym. Bei ihm ist Rat. On jest tym, który ma radę. Bei ihm ist Einsicht. On jest tym, który ma zrozumienie. Das war doch das, was Hiob fehlte. To jest właśnie to wszystko, czego brakowało Jobowi. Warum passiert das alles? Dlaczego to wszystko się stało? Hiob hatte die Antwort nicht. Job nie potrafił znaleźć odpowiedzi. Aber hier sagt er, aber der Herr weiß es. Ale on mówi, Pan to wie. Job fragt, wie soll ich das alles aushalten? Job mówi, jak mam to wszystko wytrzymać? Wie lange soll das noch gehen? Jak długo ma to trwać? Er hatte keine Kraft. Nie miał mocy, nie miał siły. Hier strahlt es einmal durch. Bei ihm ist Kraft. Ale tutaj to tak promienieje. On ma siłę. Und dann kommt wieder nicht dieser Name Gottes. I znowu przez kolejne rozdziały to imię nie jest wymieniane. Nicht Yahweh, der Herr. Nie ma tego Jahwe, Pan. Aber am Ende doch. Ale na koniec tak. Und da hat Hiob von Gott gelernt. Wtedy Job nauczył się coś o Bogu. Er hat gelernt durch Erfahrung. Nauczył się przez doświadczenie. Aber er hat auch gelernt, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Ale nauczył się też dlatego, że Bóg do niego przemawiał. Und was sagt er am Ende? I cóż on mówi na koniec? Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Vers 2. 42 rozdział, 2 wiersz. Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Und noch vers 5 und 6. Jeszcze 5 i 6 wiersz. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Was sagt Hiob am Ende dieses Buches? Co mówi Hiob na końcu tej księgi? Es sind zwei Dinge. Dwie rzeczy. Erstens, er gibt Gott den richtigen Platz. Po pierwsze, on oddaje to przynależne miejsce Bogu.
Er sagt, du weißt alles. Mówi, ty wiesz wszystko. Du kannst alles. Ty wszystko możesz. Und er gibt sich den richtigen Platz. I on zajmuje właściwe miejsce. Hiob zajmuje właściwe miejsce. In deinem Licht bin ich gering, bin ich nichts. W świetle twoim jestem niczym. Das sind zwei Dinge, die wir auch brauchen in unserem Leben als Christen. To są dwie rzeczy, których też potrzebujemy w naszym życiu jako chrześcijanie. Wir müssen uns selbst den richtigen Platz geben. Musimy dać sami zająć właściwe miejsce. Und wir müssen Gott den richtigen Platz geben. I również musimy oddać Bogu to właściwe miejsce. Und sich selbst den richtigen Platz geben erscheint nicht so einfach. A zająć właściwe stanowisko czy miejsce wydaje się, że dla nas nie jest to takie proste. Wirklich einsehen, ich kann nichts. Faktycznie uznać to, że ja nic nie potrafię. Ich bin nichts. Jestem niczym. Ist das einfach? To jest to proste dla nas? Nicht so einfach, oder? Myślę, że nie, prawda? Und wir merken, dass gerade die religiöse Welt das nicht kann. I możemy też to zauważyć, że właśnie ten świat religijny tego nie potrafi. Gerade die religiöse Welt möchte sich selber groß machen. Ten religijny świat chce siebie wywyższyć. Aber eigentlich liegt darin eine total befreiende Botschaft. Ale w tym jest ta całkowicie uwalniające, to całkowicie uwalniające poselstwo. Weißt du, ich bin nichts. Wiecie, ja jestem niczym, aber ich muss auch nicht sein. Ale też wcale nie muszę być kimś, weil der Herr Jesus alles ist. Ponieważ to Pan Jezus jest wszystkim. Und er ist für uns. A on jest przecież dla nas. Und er wirkt in uns. I on działa w nas. Und er ist da. I on jest obecny. Und er kommt uns zur Hilfe. I on nam pomaga. Eigentlich haben wir das bei unserer Bekehrung doch gesagt, oder? W zasadzie powiedzieliśmy to w czasie naszego nawrócenia, prawda? Wir haben gesagt, ich kann mir in meinem Sündenproblem nicht helfen. Wyznaliśmy, z problemem grzechu sam nie jestem sobie w stanie poradzić. Ich kann mir gar nicht helfen. W ogóle nie jestem sobie w stanie pomóc. Nicht durch gute Werke. Ani przez dobre uczynki. Nicht durch irgendwelche Religiosität. Ani przez moją religijność. Aber dann habe ich im Glauben angenommen, ich muss mir auch nicht selber helfen. Ale w wierze mogłem to przyjąć, że wcale nie muszę sobie sam pomagać. Der Herr Jesus hat alles für mich getan. Bo Pan Jezus wszystko dla mnie i za mnie uczynił. Er hat den Preis bezahlt. On zapłacił. Er hat die Strafe getragen. On wziął karę. Und ganz glücklich darf ich dieses Heil annehmen. I całkowicie szczęśliwy mogę to zbawienie przyjąć. Und genauso dürfen wir auch unser Leben als Christen leben. I dokładnie tak możemy żyć tym życiem jako chrześcijanie. Paulus hat das gut verstanden. Paweł zrozumiał to bardzo dobrze. Er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. On mówi, jeśli jestem słaby, wtedy właśnie jestem mocny. Es war auch nicht immer so bei Paulus. Też nie zawsze tak było w przypadku Pawła. Aber er sagt, ich habe gelernt, an Schwachheit Freude zu haben. Ale on mówi, nauczyłem się cieszyć ze słabości. Weil gerade dann die Kraft des Christus in mir wirken kann. Bo właśnie wtedy moc Chrystusa może we mnie działać. Das hat bei Hiob auch gedauert. W przypadku Hioba też to trwało. Aber wenn wir dieses Buch Hiob lesen, ale gdy będziemy czytali tą księgę Hioba, was meinst du, wann war Hiob glücklich? To zastanówcie się, kiedy Job był szczęśliwy? In Kapitel 30 oder in Kapitel 42? W rozdziale 30 czy może 42? In Kapitel 30 war er noch nicht glücklich. W rozdziale 30 nie był jeszcze szczęśliwy. Aber hier, wo er sich selber den richtigen Platz gibt. Ale tutaj, w 42 rozdziale, kiedy on sobie, czy on zajmuje to właściwe stanowisko. Und wo er Gott den richtigen Platz gibt. I gdzie on to właściwe stanowisko daje Bogu. Da war hier glücklich. Tu jest jego szczęście. Und das war der Ausgangspunkt, dass Gott ihm wieder neuen Segen geben konnte. I to był punkt wyjścia, że Bóg mu na nowo zaczął, czy mógł błogosławić. Er hat ihm von allem das Doppelte geschenkt. Z tego wszystkiego, co miał, Bóg dał mu w dwójnasób. Die doppelte Anzahl von Kamelen. Podwójną liczbę wielbłądów. Die doppelte Anzahl von Rindern. Podwójną liczbę bydła. Die doppelte Anzahl von Eseln. Podwójną liczbę oślic. Und dann bekam Hiob wieder sieben Söhne und drei Töchter. I miał siedmiu synów i trzy córki. Das war nicht das Doppelte. To nie było podwójne. Das war genauso viel wie vorher. Jeśli chodzi o dzieci, to miał dokładnie tyle samo dzieci, co wcześniej. Warum? Dlaczego? Diese Kinder waren nicht verloren. Te dzieci nie zginęły. Hiob wird sie in der Ewigkeit wiedersehen. W wieczności Hiob, czy spotkał się z nimi, albo będzie ich widział.
Die Länder waren verloren. Bydło stracił. Gott schenkt ihm das doppelte wieder. Bóg darował mu podwójną liczbę. Aber bei den Kindern bekommt die gleiche Anzahl wieder. Ale jeśli chodzi o jego dzieci, to znowu miał 10 dzieci. Möchte zum Schluss einen Gedanken sagen. I na koniec chciałbym jeszcze jedną myślą się podzielić. Etwas, was uns vielleicht verwundert. Coś, co może nas zadziwiać. Aber Gott muss die Freunde von Hiob tadeln. Bóg musiał zganić przyjaciół Joba. Er muss ihnen sagen, diese drei, der Eliphas und die anderen beiden, die haben nicht geziemend geredet. Tych trzech mówiło nieprzystojnie. Aber er sagt, mein Knecht Hiob hat geziemend geredet. Ale Bóg mówi, ale sługa mój Job wypowiadał się właściwie. Wenn wir dieses Buch lesen, gdy przeczytamy tą księgę, die vielen Fragen von Hiob, tych wiele pytań Joba, fragen wir uns, wie kommt das, dass Gott sagt, Hiob hat geziemend geredet? To możemy sobie postawić pytanie, jak to możliwe, że Job mówił właściwie, przystojnie? No, die Antwort ist folgende. Odpowiedź brzmi następująco. Hiob hatte Fragen. Job miał pytania. Hiob war verzweifelt. Był, czy zwątpił? Es gab Augenblicke, wo Hiob nicht mehr weiterleben wollte. Były momenty, gdzie nie chciał dalej żyć. Aber er hat nicht versucht, in menschlicher Weisheit Lösungen zu finden. Ale on nie próbował w ludzki sposób znaleźć rozwiązania. Das haben die drei Freunde doch versucht. A właśnie to próbowali uczynić jego trzej przyjaciele. Sie haben versucht, mit menschlicher Logik die Dinge zu erklären. Oni próbowali ludzką logiką wyjaśnić te rzeczy. Der eine hatte den Standpunkt der menschlichen Erfahrung. Jeden z nich miał zajął miejsce ludzkiego doświadczenia. Der andere hatte den Standpunkt der Religiosität. Ten drugi punkt religijności. Der andere hatte den Standpunkt der Tradition. Trzeci punkt tradycji przyjął. Und mit ihren Standpunkten wollten sie die Dinge erklären. I tymi trzema stanowiskami chcieli wyjaśnić te rzeczy. Und dabei haben sie Gott nicht den richtigen Platz gegeben. I w tym wszystkim nie dali właściwego miejsca Bogu. Und deswegen sagt hier, sagt Gott, die haben nicht geziemend geredet. I dlatego Bóg mówi o nich, mówili nieprzystojnie o mnie. Hiob hatte viele Fragen. Hiob miał wiele pytań. Aber wir haben gemerkt, er kannte doch Gott. Ale to, co zauważyliśmy, on znał Boga. Und es gab zwar Zeiten, da war nicht diese Nähe da zu Gott. Był taki okres czasu, gdzie tej bliskości brakowało. Aber er hielt doch fest an Gott. Ale on zawsze trwał przy Bogu. Wir haben das zum Beispiel in Kapitel 19 gesehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. To, co mogliśmy w 19 rozdziale widzieć. Wiem, że Odkupiciel mój żyje. Nun, Gott wollte den Hiob nicht dabei stehen lassen, dass Distanz da war zwischen ihm und Gott. I Bóg nie chciał zostawić tej sytuacji w tym dystansie. Und er hat ihn wieder zu sich gezogen. I pociągnął go do siebie. Aber mir macht das sehr Mut. I dla mnie jest to bardzo pokrzepiające. Es kann auch in unserem Leben passieren, dass wir Dinge nicht verstehen. I w naszym życiu może tak być, że zdarzą się rzeczy, których nie będziemy rozumieli. Und dann dürfen wir Gott ruhig Fragen stellen. I jak najbardziej możemy pytać Boga. Aber wir wollen festhalten an ihm. Ale bądźmy, czy trzymajmy się Boga. Und wir wollen ihn wirken lassen in unserem Leben. Pozwólmy, aby to On działał w naszym życiu. Dass er uns wieder verbindet mit sich. Aby doprowadził do tego połączenia ze sobą. Weißt du, was Hiob vor allem erfahren hat. A wiecie, czego Job szczególnie doświadczył? Das lesen wir gar nicht im Buch Hiob. Tego wcale nie czytamy, to nie czytamy w księdze Joba. Aber das lesen wir im Jakobusbrief. To właśnie możemy przeczytać w księdze, w liście Jakuba. In Kapitel 5, Vers 11. 5 rozdział, 11 wiersz. Von dem Aussagen Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. 5 rozdział 11 wiersz. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. In den Schwierigkeiten, w trudnościach, hat Hiob die Barmherzigkeit des Herrn erlebt. Job odczuł miłosierdzie Boże. Sein Mitgefühl. Jego współczucie. Das kam nicht immer sofort an in seinem Herzen. Tego nie zauważał, często nie zauważył tego od razu. Aber dieses Mitempfinden war doch da. Ale to współczucie było zawsze. Und letztlich hat es sein Herz erreicht. Na koniec jego serce zostało
osiągnięte. Und Gott hatte ein gutes Ende mit Hiob. I Bóg miał dobry koniec z Jobem. Czy zakończenie jest dobre? Ich wünsche dir und mir, dass dieses Mitgefühl, diese Liebe, diese Barmherzigkeit des Herrn Jesus auch dein Herz erreicht. I życzę sobie tego i sobie, i tobie, czy i wam, aby właśnie to współczucie, to miłosierdzie osiągnęło nasze serca. Und dass wir dadurch wieder nahe an den Herrn Jesus gezogen werden. Abyśmy byli do bliskości Bożej przyciągnięci. Möchte dazu zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen. I na koniec krótką historię chciałbym opowiedzieć. Es ist die Geschichte von einem Wettbewerb. To jest pewna historia mówiąca o jak to się mówi, przyjęcie do pracy? Competition. O rekrutacji. Da war ein Wanderer. Był pewien wędrowiec. Und er hatte einen dicken Mantel an. Miał gruby płaszcz. Und eine Mütze auf. Czapkę. Und Handschuhe an. Rękawiczki. Und jetzt gibt es einen Wettbewerb. Einen Wettbewerb, also okay. Nie rekrutacja, tylko zawody. Der Regen. Und der Wind. Machen einen Wettbewerb. I teraz wiatr i deszcz konkurują. Und sie wollen wissen, wer dem Wanderer den Mantel ausziehen kann. I wiatr i deszcz dyskutują między sobą, kto ściągnie temu wędrówcowi ten płaszcz. Und es kommt ganz viel Regen. I deszcz zaczyna obficie padać. Der Regen strengt sich so richtig an. I tak naprawdę, powiedzmy, że leje tak jak z cebra. Und es regnet immer stärker. I ciągle bardziej i bardziej. Was macht der Wanderer? I co robi ten wędrowiec? Er macht den Mantel nur noch fester zu. I coraz bardziej zapina ten płaszcz i kuli się. Da kommt der Wind. I teraz zaczyna działać wiatr. Und er bläst mit ganzer Kraft. I zaczyna wiać. Und was passiert? I wieje coraz bardziej. I co się dzieje? Der Wanderer macht den Mantel nur noch fester zu. I znowu on ten płaszcz coraz bardziej zaciąga, zasuwa. Regen und Wind haben es nicht geschafft. Ani wiatr, ani deszcz nie dały rady. Aber jetzt kommt die Sonne. I teraz przychodzi słońce. Und sie muss sich gar nicht viel anstrengen. I słońce wcale nie musi się wysilać. Die Sonne scheint auf den Wanderer. Zaczyna po prostu świecić. Und zuerst macht den Mantel auf. Najpierw rozpina po guziku. Dann zieht er ihn aus. Rozpina go całkowicie. Mütze ab, Handschuhe aus. Ściąga czapkę, rękawiczki, płaszcz. Wer kann dem Wanderer den Mantel ausziehen? I kto wygrał w tej konkurencji? Nicht der Regen und nicht der Wind. Ani wiatr, ani deszcz. Aber die Sonne. Słońce wygrało. Ja, die Liebe Gottes ist in der Lage, unseren Mantel auszuziehen. To właśnie miłość Boża jest w stanie, jak gdyby, ściągnąć nasz płaszcz. So wie Hiob es erlebt hat, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Tak jak Job odczuł to, że ta miłość Boża jest pełna współczucia i miłosierdzia. So möchte Gott in seiner Liebe, in deinem, in meinem Leben wirken. Tak Bóg chce w tej miłości działać w twoim i moim życiu. Dass der Mantel, der uns vielleicht stört beim Laufen, ausgezogen wird. Aby właśnie ten płaszcz, który może nam przeszkadza w tym biegu, so, został ściągnięty. So wirkt Gott. Tak działa Bóg. Aber so können wir es auch in unseren Beziehungen machen. I tak samo my możemy uczynić w tej naszym związku czy w naszej społeczności. Ich weiß nicht, wie es in deiner Ehe ist. Nie wiem, jak to wygląda na przykład w twoim małżeństwie. Haben alle den Mantel an? Czy wszyscy mamy ten płaszcz? Dann kann man sich nicht gut umarmen. Jeśli ma się gruby płaszcz, to przytulenie się sprawia trudność. Wie ist es in der Familie? Eltern, Kinder? Jak to wygląda w rodzinie? Rodzice, dzieci? Alle den Mantel der Distanz angezogen? Każdy ma swój płaszcz, gruby płaszcz i powstaje ten dystans? Wie ist es unter den Geschwistern am Ort? Jak wygląda to w przypadku wierzących w miejscowym zgromadzeniu? Haben alle den Mantel an? Czy wszyscy mamy te grube płaszcze pozakładane? Was kann helfen, den Mantel auszuziehen? Co nam może pomóc, by ten płaszcz rozpiąć, ściągnąć? Nicht Regen und nicht Wind. Ani deszcz, ani wiatr. Nicht schimpfen und nicht harte Worte. Nie narzekanie, nie ostre słowa. Aber wenn die Liebe wie die Sonne strahlt. Ale jeśli miłość będzie
promieniała tak jak promienie, tak jak słońce świeci, dann braucht man gar nicht über den Mantel zu sprechen. To wcale nie trzeba rozmawiać o tym płaszczu. Dann wird er von selber ausgezogen. To każdy sam z siebie tego płaszcza się pozbędzie. Ja, die Liebe ist immer in Übereinstimmung mit der Wahrheit. Miłość zawsze jest zgodna z prawdą. Es gibt keine echte Liebe ohne die Wahrheit des Wortes Gottes. Nie ma prawdziwej miłości bez prawdy Słowa Bożego. Aber auf dieser Grundlage der Wahrheit darf sich die Liebe betätigen. Ale na podłożu prawdy miłość może być czynna. Und die Liebe ist es, die die Herzen erreicht und erwärmt und auch verbindet. A miłość jest tą, która osiąga nasze serca i która łączy nasze serca. Wünsche mir, dass wir Gott besser kennen. Życzę sobie tego, abyśmy wszyscy Boga lepiej znali, aber dass wir auch in dieser Nähe und Gemeinschaft mit ihm leben, abyśmy żyli w tej bliskości i społeczności z nim, auch in Schwierigkeiten, również i w trudnych chwilach, bis wir bald am Ziel sind. Aż do tego momentu, gdy dotrzemy do celu. Dla czczo.